Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja z panią Gabrielą rozmawiam? Tak, przy telefonie. Dzień dobry, z tej strony Michał Poufny, firma headhunterska NAI. Proszę panią, dzwonię w takiej sprawie. Nasza firma na zlecenie nowej sieci marketów, która chce wejść do Polski, na polski rynek, poszukuje osoby na stanowisku kierownika regionalnego. Tak. I nasz proces zaprowadził nas do jednej z pani pracownic. Interesowalibyśmy się pozyskaniem pani Justyny. Tak. Z tego, co sprawdzaliśmy, to ma idealne wymagania, takie, które by nas interesowały. Czy mogłaby pani nam jeszcze coś powiedzieć na temat pani Justyny? A możemy tę rozmowę odłożyć na później, nie w tym momencie. Proszę pani, ale tytuł zajmę pani maksymalnie 2-3 minuty. No cóż mogę powiedzieć, jak najbardziej tak, jak najbardziej dziewczyna jest dyspozycyjna, lojalna, zaangażowana w swoją pracę, tak? Organizuje zamówienia, organizuje spotkania, nawiązuje kontakty, gdzieś tam zarządza podczas pewnego procesu otwarcia sklepu grupą pracowników. A czy zgodzi się pani oddać panią Justynę nowej firmie? Konkurencji tak naprawdę. A to nie należy decyzja do mnie, tylko do Justyny. Ale pani jako, bo pani jest jakby przełożoną, tak? Jeżeli Justyna wystąpi z taką prośbą, no to dlaczego mamy jej zamykać drzwi? Jeżeli chce się rozwijać, bardzo proszę. Oczywiście, my się zrekompensujemy, bo mamy jakby człowieka na zmianę, jeżeli byłaby pani zainteresowana. Jest to taki młody student z Nigerii, o beczukwu, i on jest bardzo zdolnym pracownikiem, tak więc moglibyśmy na zasadzie wymiany. Nie, dziękujemy. Ale naprawdę, on jest zdolny chłopak, tak więc jeżeli coś, to nie ma problemu. Ja to Jakoś proszę przesłać CV-kę. później oczywiście zadzwonię i powiem. Proszę panią, jeszcze bym tylko chciał powiedzieć, że ta firma będzie się mieściła na ulicy Piłsudskiego 141. Wie pani, gdzie to jest? W Łodzi? Nie. Tam jest siedziba Radia Parada. Ja się nazywam Zygmunt i cię wkręcam. Proszę, za Justyna po prostu, ona ma zawsze takie pomysły, no wariatka jak nic. I tym razem znowu na zlecenie Justyny. Znowu na wywijała, znowu mnie wkręciła. Gabrysiu, Jaj. ale mimo wszystko zapraszam do naszej siedziby, do Radia Parada, ponieważ otrzymasz od nas prezent, zaproszenie do sieci pizzerii Fiero. To dziękuję ślicznie. Słuchaj. Może znowu mnie wkręcili w radiu. Ja to Justynę tam wyślę po to zaproszenie. Okej, to jeszcze dogadajcie. No to co, pozdrawiaj, kogo chcesz. Dzięki serdecznie, pozdrawiam cały dział otwart firmy Eurocash, pozdrawiam moją szefową, pozdrawiam bardzo Justynę i dziękuję serdecznie. Pozdrawiam ciebie również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Parada 96 FM.